Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Kolonii. W dzisiejszym odcinku 33 będziemy kosić pole numer 6. Będziemy orkę robić i badać kretem glebę. Tak, taki jest plan. Dobrze, także jedziemy. Tutaj ten jęczmień na polu numer 6 trzeba skosić. Myślę, że w zbiornik się uda zabrać. Potem to trzeba zaorać. John Deere'em będę orkę robił. A na końcu zbadam sobie glebę. Jak jeszcze starczy czasu, to zobaczymy. Jeszcze może polecimy sobie po tym... po oborniku talerzować. A jak nie, no to się... jak nie, to nie. Po prostu. A i kupiłem sobie beczkę do gnojowicy. W krowach świnia wygląda tak, że mam 7 sztuk. A za godzinę będzie miała świnia, także dobrze. No i tutaj przydałoby się nie wyjeżdżać na ten rzepak sąsiada, no bo tak trochę szkoda. No i dobra, i się rozrastam na tej kolonii, jak widać. Czy te landy wszystkie zielone kupić? Te trzy landy kupić, tu i gitarę, i będzie fajne pole duże. Będzie wszystko gitara. No tu pisał, że 7 ton chyba wejdzie z tego pola. Ale to jest dobra gleba, także... zobaczymy, ile z tego da. Mamy 2 minuty odcinka prawie, także fajnie. To sobie położymy, to zbadamy glebę, to myślę, że będzie akurat te 25 minut. Taki odcinek na szybko wymyślony praktycznie. No, bo ja wczoraj w ogóle na kąpieli siedziałem, czyli w czwartek. Bo po prostu cały dzień mnie w domu nie było, także na kąpieli siedziałem. Także to jakiś cud w ogóle, że na kompa nie siadę. Kurde, co jest? No bo ja przyszedłem do domu o 20:45. No. A że to był czwartek? No to... dożyłem sobie zrobić chleb, a i za 10 minut zaczęło się na sygnale, bo ja lubię na sygnale oglądać. No i to się skończyło tam 20:45 chyba. No to poszedłem. No i posiedziałem sobie do tej 22:00 i poszedłem spać, bo byłem tak padnięty, że poszedłem spać o 22:00, tak. A zawsze chodzę spać 23:30, 24:00. Także wczoraj naprawdę mi siekło. Ale jeden z tego względu. Poszedłem szybciej spać, żeby wstać o 8:00 i nagrać dla was ten odcinek. No, także to też było wszystko zaplanowane, jakby ktoś pytał. To było wszystko zaplanowane. Dlatego to wszystko było zaplanowane. No a to, że w czwartek... myślałem, że nie będzie w czwartek odcinka, ale jednak był. O właśnie, muszę dać jaką w ogóle siadł, bo nie powiem, nie wiem, nawet nie sprawdzałem. Na telefonie nawet na kanał nie wchodziłem. Nie miałem czasu. Wolałem sobie, jak miałem... byłem w domu. Wolałem sobie Jokera obejrzeć i Szokę. Odcinki. Niż sobie patrzeć, jak tam siadła osina. Po prostu dzisiaj sobie zobaczę, tak. Jak będę rzucał tego odcinka za chwilę. Dobra, także skoszone, także pierwsza robota zaliczona. No to chyba 100% iłu na tym polu było, tak? Się nie mylę. O, 80. No i dobra, jest koszony. Jakby była gleba zbadana, to by miała lepsze pomysły. No ale ja nie badałem tej gleby po to, żeby się w zbiorniku zmieścić. A te 50 to bym zawsze te śwince wezmę. No i dobra. Dobra, zostawiamy tu kombajn. Niech to stoi. A teraz grzejemy do John Deere'a. No i robimy orkę, bo ten kawałek tutaj pola wymaga zaorania. Więc nic tylko orać, ale widzę, że tutaj coś z pługiem jest, nie halo. Od razu naprawię też to. No teraz to kolana się będzie rozwijać, no bo mam ten panel postawiony specjalnie. I no,
i będzie się rozwijać kolonia. I że już będzie widać przychody. No i elegancko. Chyba postawię. Tak, postawiłem, no tak. W 32 kupiłem kota, to postawię paler. Tak przecież było. A tu poplon jest sąsiadna. No eto. Luźna goma. Opuszczamy pług. I lecimy. No a jak? 800 udało. Także jest dobrze. Dobra, do banku. Do, tu jest bank. Spłacimy 5 tysięcy i mamy 600 tysięcy kredytu tylko jeszcze. Łatwiutko? Albo jak kredyt na beczkę, to tak. Bo potrzebowałem. Ale beczkę fajną kupiłem, chyba. Mnie się podoba. No. No wreszcie pierwsza praca z Jundirem jakaś. Bo wszystko case'em robię praktycznie. A to jest taka pierwsza prawilna praca polowa dla Jundira. No, to jest pierwsza praca polowa dla Jundira, tak naprawdę. No, no bo ten. No bo nic nie robię, tylko obornik ładowałem. Jak przyjechałem ze sklepu, od razu był obornik ładowałem i nic więcej. A wiedziałem, że przyjdzie taki odcinek jak ten, że będę musiał... No. Wiedziałem, że przyjdzie taki odcinek jak ten, że będę musiał... Robić coś z Jundirem. Ogólnie plan był na tym odcinku stalerzować po oborniku, ale sama talerzowanie po oborniku myślałem, że będzie nudne, dlatego... Dlatego to tam jak starszy czasu się zrobi. A tak to mam priorytet tutaj ogarnąć sobie te pola. No czyli co, wiadomo, zaorać to w sensie miedzę, zbadać glebę, jak starszy czasu to jeszcze może talerzówkę podepniemy i przelecimy się po tym oborniku tam. Chociaż kawałek. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Pierwszy trzeba ten kawałek zaorać. No, nie lubię jak jest tutaj taka droga. Co wtedy? A, czyli ja tu nie mogę tego dorać do krzaku, bo to już nie jest moje. Czyli ja muszę tylko to na prosto zrobić. O, ciekawe pole do siania będzie. Pole do siebie ciekawe będzie. Ale to tylko pierwszy sezon taki. Bo w kolejnym już będzie dobrze. W kolejnym jakby doszła trójka, to by było kozak. I tutaj bym miał już taki ładny duży teren. A trójka ile kosztuje? 100 tysięcy. No dobra, 95. No to jest mnie stać. Będzie. Będzie dużo skipowania czasu. Myślę, że tu trycicle zasieje się tam. Bo tu jest chyba trycicle jest na co na to. Czy tam ryje zasiejemy, zobaczymy. Bo jedno i drugie jest cenione. No na przykład teraz to jest. No także zobaczymy, no. Dla świn nic nie sieje, bo nie potrzebują. Mają po 40 ton w korytach. No także nie potrzebują. A ja mam kukurydzę jakoś na silosie? O, mam 32 ton. Nie, to fajnie. Już mi się podoba. Dobrze, także orka idzie fajnie na tym polu. Mamy 9 minut. No to szybko skosiliśmy, nie powiem, że nie. Ile to tam 4 minuty kosiliśmy? No i 19. Zaraz później się przespać, żeby ten dzień też był trochę inny. No, żeby nie było, że tylko, no, że ciągle jednego dnia gram, a czas nie leci.
Także tak. A w nocy orkę robić? No tak mi się trochę nie widzi. Także to, że na końca i spierdziela na ten gospodarstwo się przespać. I będzie sobie to walczyć od 6 czy tam od 7. Także będzie dobrze. Ile chcesz przejazdów? A 3, może 4 przejazdy, będzie zaorane. No i elegancko, podoba mi się ten żonnik. 6920 zbustowany na 220 koni, także no. Robotka i idzie nim. Sprzęgło naciśnięte, to dobrze. Tutaj chociaż dobrze sprzęgło działa, nie jak w tym zatorze, co jeździłem wczoraj. Ale to są takie tematy, nie na odcinek. O, taką beczkę kupiłem sobie Joskina z 17, co była oryginalna. No bo nigdy jej nie używałem praktycznie w 19. No tego stwierdziłem, że sobie ją kupię. A że tu mam dużo gnojowicy praktycznie, to czemu by nie? Dobra, prześpimy się do tej. No, minus 1600 pożyczka? To wtedy luz. Nie jest tak drogo. Nie jest tak drogo wcale. 1600 od kredytu tylko. A tam świniaki 15% czystości, ale dobra, żyjecie. Gnojówka 15 000 litrów, czyli jeszcze jedną beczkę pełną mam. No i dobra, jak wybiję 8, to będę mógł chyba 10 000 kredytu spłacić. No i tak powoli sobie będę odkładał sobie na kredyt. A z panela sobie będę odkładał powoli na kredyt. A potem jak spłacimy kredyt cały, najprawdopodobniej, będę inwestował w pola. Albo w ten drugi kombajn, żeby trochę tego case'a odciążyć. A tym case'em nie powiem, że nie, ale troszeczkę schodzi czasu. A jakby był już drugi kombajn, na przykład ten Rosselmarsch, bo mi chodzi po głowie, to czemu by nie? No i dobra, o, przejadę tu, przeoram tą drogę, tamtą miedzę, tą miedzę i tutaj zjadę na dół i tam poprzeczne, jak zrobię, i zjadę na gospodarstwo i podczepię sobie talerzówkę i gitara. Ale talerzówką nie będę jeździł dzisiaj, na odcinku chyba. Ojej, bo zanim to poramy, to jeszcze 10 minut będzie, zanim to położymy wszystko. Będzie z 10 minut? Będzie. Potem to zbadać. Czy zbadać to akurat szybko, ale zbadać to, zobaczyć analizę gleby, a to wapno tutaj murowane. Właśnie w ogóle dużo wapna muszę w tym sezonie rzucić, bo nie pamiętam jakie mam pH w ogóle. A to jest azot, to nie. Tutaj pH. Co ja tu mam? Szóstkę tu już trzeba dorzucić, bo szóstka jest. Trzeba wrzucić na te dwa pola wapno. A tutaj mam 6,75, nie? Tak. To mam jeszcze dobre. 6,50 jeszcze to jest dobrze. A tutaj mam na tych dwóch polach szóstkę. No to jest ósemka, to nie patrzę. Ale tutaj jeszcze trochę szóstki. Tu jest szóstka i to tak jakaś dziwnie. Ale tutaj nie ma żadnego pH na razie. Bo nie zbadałem gleby jeszcze. Ma gdzieś tak równo z drogą polecę. Bo ten teren drogi jest chyba mój, tak? No tak. No tak bym powiedział, że na granicy, nie? Ale przyciągniemy, a co to? Komunikat chyba nie wyskoczy, że ten teren nie należy do mnie. A ja jedę równo z landem, także no. Czyli droga jest moja.
Także super. Podoba mi się to. Jeszcze ten przejazd nie będzie tu zaorany. Także też super fajnie. 10 tysięcy spłacamy kredyt. O, nałożenia są tak, że będzie trzeba porobić. No i już mamy na tym odcinku 15 tysięcy spłacał na kredyt. I fajnie. A tak naprawdę panel sobie tam cały dzień kręci i kasę zarabia z tego, nie? I to mi się podoba. Nie wiem, czy zacznę nową serię do farminga 22, czy będzie jakaś krótka serijka jeszcze. Nie wiem. Muszę przemyśleć, to zależy jak skończę te serie wszystkie, pokończą się. Kiedy? No, Sina to tam już praktycznie na wykończeniu jest. Felsbrun trochę dłużej. Ale Kolonia to też tak. Kolonia jest tak, myślę, że gdzieś połowa serii gdzieś. Tak połowa myślę, że jest. I teraz dopiero zacznę kasę zarabiać. No to zobaczycie, jak to szybko się będzie rozwijać. Także myślę, że połowa serii za nami. No chyba, że już naprawdę, naprawdę nie będę wytrzymać, to sobie zrobię jakąś tam... Może nie serię, ale jakieś typu luźne odcinki, że... Wie ta, no, że w dzisiejszym odcinku na przykład jedziemy sobie orkę robić, nie? Potem w kolejnym odcinku jedziemy sobie obornik rozrzucać. Takie typowo let's play, nie? Obornik, potem jakieś żniwa kukurydzy. Czy tam kiszonka jakaś. No, myślę, że... Coś się w tę stronę pomyśli, w tą stronę. Nie mówię nie. Nie mówię, że tak będzie, nie? Dobra, akurat będzie 8:30. Za chwilę, no to... No. Czyli jednak pojadę tylko sobie talerzówkę podczepić chyba. Albo zjadę rządzirem na gospodarstwo i to będzie koniec. Z rządzirem. W dzisiejszym odcinku roboty. Weźmiemy sobie 60, zbadamy glebę. Wyślemy próbki, zobaczymy jaka tu jest gleba. Jeszcze mniej więcej wiem, co to jest za gleba. I no. I sprawdzimy sobie pH. I będziemy kończyć ten odcinek. Także fajnie. Znaczy no fajnie. Fajnie, nie fajnie. A fajnie z tego względu, że mój plan na razie się udaje. Felsa idę ogarnąć i o 12 normalnie wchodzę na Felsa i nagrywam. Przy 12 czy 12:30 ten pies. Wchodzę, nagrywam i mam odcinek na jutro. Na niedzielę nie mam odcinka, ale to będzie prawdopodobnie... Chyba osina. Wypada. Ja na poniedziałek znowu kolonie wypada. Także muszę poważnie się zastanowić, co zrobić kolejny odcinku z kolonii. Nie wiem, czy nie zrobię sobie tego talerzowania po tym. Nie wiem, czy nie zrobię sobie tego talerzowania po rzepaku i na przykład jakieś tutaj siewy zacząć już na tym polu. O, myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby zrobić talerzowanie i siewy. No, talerzowanie tam z 15-20 minut i siewy też tam 10-15 minut. Żeby było wszystko grało i holało. Więc myślę, że to będzie dobry pomysł. O kurczę. O. A to wczoraj to tak się odciąłem wszystkich praktycznie, bo nie byłem dostępny wczorajszego dnia. Także zupełnie, powiem wam, że zupełnie inaczej ten dzień spędziłem. Bo ani z Minecraft nie gadałem, ani z Machem, nic, z nikim nie gadałem. No także ten dzień trochę inny był niż wszystkie dni moje.
Moje dni to zazwyczaj zaczynają się tak. Wchodziłem na kompa, gadałem z Michaelem, grałem Rocketa, grałem Farminga. Trzeba będzie iść na Monopol dzisiaj jeszcze po grę. No właśnie, o właśnie, Biznes Tura nie grałem długo. Znaczy no długo, no, jeden dzień. Jak wszystkie gry praktycznie. Oj, tylko nie wiem czy CS-a trochę dłużej nie grałem. O, wstałeś już. No, bo tak. Też żywułki? No. Zrobić ci z masą? No. Dobra. Aligancko. No to mówię, jeszcze grę bez badania, bo jest 21. No to jest 8.32. Także idealnie, żeby zwalczyć jeszcze grę i kończyć. Łocink. Że to będzie najlepszy plan. No miniaturkę to będę chyba z rządy nawalny. Tak coś czuję. Tylko nie wiem jaką i gdzie. Ale to się da. To się da, po odcinku się zrobi. Dobrze. Opuszczamy póki lecimy. Ale mam tak, że ciekawie to jest. Ciekawa robota. Ale nie orałem farmingu. Nawet nie wiem kiedy. Szesty raz. Ale to tam. Szczegół szczegółowy. No i gitara. Albo. Poprzecznik zostawię sobie na miniaturkę jakąś. Dobra, my siadamy do tego cwaniaka. I zaczniemy to jakoś badać. No i gitara. Ja widzę, że to szybko pójdzie w tym, na tych polach. Badanie glebiszony. Dobra. No. Tam nie ma. A gdzie są? Tu leżą. To... Nie jestem pewny. O, słuchaj. A jak gdyby chciała to przeżyć? Chyba to przeżyć dzisiaj. Ja go chyba widziałem, ale co go poszukam. Później. I co jest? Co to jest? Podstawy rolnictwa. No. Masz. Tu są. No to mówię, że gdzieś tam. Dobra, idę ci po mnie. Dwie buki? No. To jest już żaga. Oby. To od razu czwórkę sobie zbadam, jak już jestem tutaj. Przejazdem. A czemu by nie? No i dobra, elegancko. Okej. PH. 5,5.
O, dużo szóstki ty. 6,25 kawałek. No to elegancko. Dobra, 25 minut. Także będziemy kończyć ten odcinek. Na razie, trzymajcie się, cześć!